Witajcie! Kto nie lubi akwaparków? Wodny park rozrywki to doskonałe miejsce na wypad z rodziną lub przyjaciółmi. Nie zabraknie w nim atrakcji dla osób w każdym wieku. Jeśli jednak wydaje się Wam, że to tylko rozrywka dla dzieci, niegodna prawdziwych sportów ekstremalnych, to po obejrzeniu dzisiejszego odcinka z pewnością zmienicie zdanie. W akwaparkach może zdarzyć się wszystko. Tsunami w basenie, utknięcie w rurze, upadek z wysokości. Jesteście gotowi popatrzeć, jak to możliwe? W takim razie wkładajcie kamizelki ratunkowe. Zaraz zaczynamy. Niektórych rzeczy po prostu się nie robi. Podczas gdy zakręty i pętle poziome na zjeżdżalniach wodnych doskonale się sprawdzają, to te pionowe po prostu mogą nie działać. Jedną z najniebezpieczniejszych atrakcji w Action Park w stanie New Jersey stanowiła zjeżdżalnia wodna o nazwie Cannonball Loop. Była to całkowicie zamknięta, prowadząca w dół rura, która kończyła się pionową pętlą z pełnym obrotem o 360 stopni. Kiedy właściciel parku chciał wypróbować zjeżdżalnię, wpuścił tam manekina, który wyskoczył z drugiej strony rury bez głowy. Po wprowadzeniu kilku poprawek szalony projektant musiał płacić pracownikom parku po $100 za próbną jazdę, ponieważ wszyscy bali się z niej skorzystać. Według świadków, wiele osób, które odważyły się zjechać ze zjeżdżalni, omal nie zemdlały po tym, gdy ich ciała zostały uwięzione w rurze oblewane strumieniem wody z węża ogrodowego. Jedna kobieta utknęła w górnej części pętli, trzeba więc było w pośpiechu zainstalować na szczycie właz ratunkowy. Wcześniej nikt nawet nie pomyślał, że można utknąć w tym miejscu. Po upływie miesiąca zjeżdżalnię zamknięto na zawsze. Co może być lepszego niż zjazd na zjeżdżalni na świeżym powietrzu? Przy okazji można podziwiać otaczającą ze wszystkich stron piękną przyrodę. Jeszcze lepiej, gdy sama atrakcja przyciąga chętnych zarówno pod względem wyglądu, jak i dostarczanej adrenaliny. Zjeżdżalnia, o której właśnie mówimy, wydaje się spełniać wszystkie kryteria z wyjątkiem bezpieczeństwa. Jeśli sądzicie, że z takiej rury nie da się wypaść, to bardzo się mylicie. Ten mężczyzna postanowił nią zjechać. Niestety w jakiś zadziwiający sposób na szalonym zakręcie o 180 stopni pęd prędkości wyrzucił go w powietrze. Mężczyzna na szczęście przeżył, trafił do szpitala, gdzie okazało się, że skończyło się na złamanej ręce, a także otarciach na plecach, ramionach i bokach. Po tym incydencie zjeżdżalnię całkowicie zburzono i na jej miejscu zbudowano nową. W poprzednim projekcie popełniono błąd, który doprowadził do wprawdzie jednego, ale jednak wypadku. Na tym filmiku mężczyzna ściga się w zjeżdżaniu z prostej, otwartej zjeżdżalni. Wszystko wydaje się w porządku, ale na koniec czekała go niespodzianka. Mężczyzna wprawdzie zjechał pierwszy, ale przy okazji chyba nieco przesadził z prędkością, przez co uderzył w drugi koniec basenu. W efekcie zrobił fikołka w tył i nieco pocharatał się o beton. Na szczęście szybko wstał, co oznacza, że wszystko było z nim w porządku. Mimo wszystko incydent nie należał do najprzyjemniejszych. Wiele osób marzy o tym, by popłynąć w rejs oceaniczny na ogromnym statku wycieczkowym, wyposażonym w różne atrakcje. Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, właściciele jednego z wielkich promów zainstalowali kilka przeróżnych zjeżdżalni. Wszystkie były dość strome, z martwymi pętlami i szybkimi zjazdami. Wstępne testy wypadły pomyślnie, co oznaczało, że można było śmiało zapraszać turystów i ruszać w morze. Tak myśleli armatorzy, ale w rzeczywistości już podczas pierwszych prób używania zjeżdżalni doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Pewnej dziewczynie nie udało się wyskoczyć już z pierwszej pętli, w wyniku czego cofnęło ją z powrotem, gdzie utknęła na dobre. Nie mamy pojęcia, jak ją stamtąd wyciągnięto, ponieważ dno rury znajdowało się kilka metrów poniżej punktu startowego i jest mało prawdopodobne, aby asystenci mogli ją dosięgnąć rękami. Prawdopodobnie trzeba było zdemontować zjeżdżalnię. Natychmiast po tym incydencie zjeżdżalnia została zamknięta. To zaś chyba nie jest zjeżdżalnia wodna, ale swobodne spadanie w rurze. Na nagraniu widać mężczyznę spadającego z wodnej atrakcji praktycznie pionowo w dół. Niestety poniżej wcale nie czekało go miękkie i bezpieczne lądowanie. Ten filmik nakręcono w 2008 roku w parku wodnym w stanie Utah i chyba każdy czuje skurcz żołądka, gdy na to patrzy. Jeden taki skok wystarczył, aby zjeżdżalnię zamknięto, uznając ją za niebezpieczną dla gości. Obecnie istnieją akwaparki z tak zwaną sztuczną falą. W
takich basenach zwykle jest dużo ludzi, przede wszystkim w Chinach, kraju, który, jak wiadomo, jest jednym z państw o największej populacji na świecie. W jednym z miejscowych akwaparków ludzie przychodzili na masaż wodny za pomocą fal. Jedni przyszli z przyjaciółmi, inni z całymi rodzinami, gdy nagle ludzi zaczęły zalewać coraz potężniejsze fale. Dziesiątki osób pokonała niezwykle wysoka sztuczna fala, która najpierw uniosła wszystkich tych, którzy znajdowali się z przodu, a następnie przykryła nimi tych, którzy byli w tylnej części basenu. W rezultacie 44 osoby trafiły do szpitala. U niektórych zdiagnozowano połamane żebra, a u większości liczne siniaki i stłuczenia. Jak myślicie, skąd wzięła się taka fala i czy można było jej uniknąć? Czy też była to ewidentna awaria systemu, po której jedynym rozwiązaniem było zamknięcie akwaparku? A oto atrakcja dla par. Rurą zjeżdżało kilka osób naraz. Pary siadały na jednej poduszce i stopniowo nabierały prędkości. Punktem kulminacyjnym był wyskok z kolejnej górki na końcu zjeżdżalni. Dla tej pary okazało się to szczególnie niezapomniane przeżycie. Chłopaki wprawdzie nie wylecieli ze zjeżdżalni, ale porządnie się przewrócili i zaliczyli mnóstwo siniaków. Parki wodne to ulubione miejsca wypoczynku wielu osób. Bywają dość niebezpieczne, jak już widzieliście, ale czy to kiedykolwiek kogoś powstrzymało? Oczywiście, że nie! To samo dotyczy zwykłych parków rozrywki, gdzie również zdarzają się bardzo niebezpieczne sytuacje. Niedaleko Detroit, miasta w stanie Michigan, zbudowano specjalną zjeżdżalnię, nieco podobną do zjeżdżalni wodnej, ale tym razem bez wody. Projektanci najwyraźniej wymyślili ją dla ludzi szukających jeszcze mocniejszych wrażeń, bo nie mamy pojęcia, jak trzeba być odważnym, żeby z tego zjechać. Jedyną ochroną, jaką ludziom dawano, były dziwne worki, które miały chronić przed tarciem, ale główne niebezpieczeństwo kryło się gdzie indziej. Przy najmniejszym podskoku ludzie dosłownie wzbijali się w powietrze, a potem boleśnie upadali zgodnie z siłą grawitacji. W rezultacie kilka tak szybkich i na pierwszy rzut oka emocjonujących wyścigów okazało się przyczyną wielu kontuzji. Oczywiście i te atrakcje szybko zamknięto z powodu wielu skarg. Do kolejnego incydentu doszło w jednym z parków rozrywki na Florydzie. Para przyjaciół przyszła pobawić się na atrakcji zwanej Procą. Swoją nazwę zawdzięcza ona temu, że działa ni mniej, ni więcej jak proca. Ludzie wsiadają do wagonika przymocowanego z dwóch stron potężnymi gumami. Po zapięciu zabezpieczeń technik naciska dźwignię i maszyna wystrzeliwuje ludzi w powietrze, którzy najpierw odczuwają ogromną prędkość, a potem swobodne spadanie. Jednak tego, co wydarzyło się na tym filmiku, nie można nazwać inaczej niż znakiem z niebios. Obaj panowie siedzieli już w wagoniku, dziewczyny głośno odliczały, gdy tuż przed startem pękła jedna z gum. Wyobraźcie sobie siebie na miejscu tych ludzi. Wszyscy zdali sobie sprawę, że gdyby guma pękła kilka sekund później, nie skończyłoby się to dobrze. Najwyraźniej jeden ze śmiałków musiał mieć anioła stróża, inaczej takiego zbiegu okoliczności nie da się wytłumaczyć. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.